485, rezerwat przyrody Grądowe Zbocza, koło miasteczka Recz, 2 km na północny zachód od niego. Taki piękny kawałek przyrody, chroniony od 1996, 30 hektarów z kawałkiem, 33 hektary i kawałek. Czyżby to był kasztanowiec? No tak, kasztanowiec. Poszedł kasztan wysoko w górę, no bo miał tutaj sporą konkurencję. Musiał łapać to światło dużo wyżej niż normalnie by to się działo. Buchtowisko, no i strumyk. On wypływa sporo wyżej, a tu już nazbierał wody, że można byłoby zamoczyć stopy. No i jeszcze z prawej dopływa jakaś woda. Ten strumyk ma źródło jakieś kilkadziesiąt metrów wyżej. A ten ciągnie trochę więcej wody, prawdopodobnie gdzieś wypływa dalej, a na wschód. Wiosną szczególnie podobno jest widowiskowy ten rezerwat, bo kwitną całe łany czosnku niedźwiedziego. A do tego jeszcze cała lista chronionych roślin. Z prawej strony mam jakąś wodę, jakiś staw. Prawdopodobnie te strumyki, na które patrzyłem przed chwilą, tam znajdują swoje ujście. Zaraz przejdę zobaczyć. No i jeszcze para dębów. Szczególnie tamten. Bardzo piękny. Ten staw ogrodzony. Nie będę się chyba wpychał tam. Tylko rzut oka okiem z zasiadki. Tam wygląda, że jakieś gospodarstwo jest. No dobra, jeszcze w tą. I w słońcu. Tą ścieżką w górę. Tam jest parking. I tablica, bo to jest część większego kompleksu Puszcze nad Drawą, która obejmuje też Drawieński Park Narodowy. No i jest pięknie. Okej, to tyle.